Witam Państwa. Dzisiaj będę kontynuował temat, jak się dobrze, jak się szybko, jak się sprawnie rozwieść, by nie dochodziło do różnych scen gorszących nasze dzieci, naszych bliskich, scen, które gorszą niejednokrotnie właśnie także składy sędziowskie. W ostatnim spotkaniu mówiłem o rozkładzie pożycia małżeńskiego, o trzech sferach tego rozkładu: sferze duchowej, sferze gospodarczej, sferze fizycznej, więzów fizycznych, że muszą te trzy przesłanki wystąpić, a do tego muszą one mieć charakter, czyli ta zupełność, wszystkie muszą wystąpić, muszą mieć też charakter trwały, czyli według wszelkich informacji, doświadczenia życiowego sędziów i rozwodzących się małżonków wynika, że małżonkowi do tego małżeństwa już nie powrócą i szansa na uratowanie tego małżeństwa nie istnieje. Mówiłem o tym, że sąd okręgowy miejsca zamieszkania bądź ostatniego zamieszkania małżonków jest sądem właściwym do spraw rozwodowych. Także o tym, że sprawy w sądzie okręgowym rozpatrywane są przez sędziego i dwóch ławników, co się rzadko zdarza. O tym, że rozprawa ma charakter tajny, przy drzwiach zamkniętych się odbywa, chyba że małżonkowi sobie życzą inaczej. Oraz o tym, że wznowienie postępowania rozwodowego jest tylko wyjątkowo możliwe. Proszę Państwa, pozew rozwodowy, co powinien zawierać? Możemy go sporządzić sami. Nie musimy koniecznie korzystać z pomocy prawnika. No przede wszystkim nazwę i adres sądu okręgowego, do którego pozew kierujemy. Składamy go w dwóch egzemplarzach. Imiona, nazwiska i adresy stron i ewentualnie, gdy ustanawiamy pełnomocnika, adwokata do tych spraw, a to się dzieje najczęściej wtedy, kiedy chcemy orzeczenia rozwodu z winy naszego współmałżonka. Także piszemy, czego od sądu żądamy. A czego możemy, proszę Państwa, żądać od sądu w tym pozwie rozwodowym? Otóż możemy żądać rozwodu bez orzekania o winie, bądź rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. Powinniśmy, aby ten proces sądowy się szybko zakończył, bo przecież o to nam chodzi. Nie chodzi o to, by rozdrapywać problemy czasami 30-40-letniego pożycia małżeńskiego, prać brudy, obrzucać się błotem. Zatem powinniśmy wskazać także, jeżeli są małoletnie dzieci, sposób sprawowania opieki nad tymi dziećmi małoletnimi, wspólnymi dziećmi. Powinniśmy wskazać także nazwiska i adresy świadków, którzy mogą być tu pomocni w rozstrzygnięciu kwestii rozwodowych. Powinniśmy wskazać także kwestie wysokości alimentów i sposób płacenia takich alimentów dla siebie, bo możemy alimentów żądać także dla siebie w określonych sytuacjach bądź na dzieci małoletnie. Także powinniśmy przedstawić wniosek o podział majątku, aczkolwiek osobiście odradzałbym składanie wniosku o podział majątku, dlatego że on niejednokrotnie bardzo komplikuje całą procedurę rozwodową. Sąd być może będzie musiał powołać biegłych, będzie musiał powołać świadków i tak dalej, i tak dalej. Należy tą sprawę podziału majątkowego załatwić inaczej, o czym będę Państwu tutaj dzisiaj mówił. No, składamy, proszę Państwa, podpisy stron, podpisy pełnomocnika na tym pozwie, adwokata, jeżeli on w tym procesie rozwodowym został przez nas ustanowiony. Do pozwu rozwodowego dołączamy załączniki. Proszę Państwa, i piszemy uzasadnienie, dlaczego składamy taki pozew rozwodowy, w którym powinniśmy określić datę ślubu, datę urodzenia dzieci, kiedy, w jakim okresie ustały poszczególne więzi. Prawda? Jeżeli małżonkowie współżyją ze sobą, to raczej mają małą szansę na to, by taki sąd orzekł rozwód. Natomiast kiedy jeden z małżonków nie wspiera finansowo, nie płaci pieniędzy, no to nie musi to być koniecznie podstawą do tego, by sąd rozwodu nie orzekł, bo może te przyczyny nieorzenia mogą być, prawda, inne. To może być bezrobotny, może być osoba bezrobotna i nie mieć środków na utrzymanie domu. Proszę Państwa, bez orzekania o winie, gdy wnioskujemy, jest to procedura szybsza. Jeżeli obie strony się zgodzą na tą procedurę, to strona pozwana może
nawet na tym samym pozwie napisać, że wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Ale powody trzeba sądowi poznać. To mimo, jeżeli zastrzeżemy, że nie chcemy orzekania o winie przy rozwodzie, to sąd nie będzie tych powodów rozpatrywał. Jakie to mogą być powody? No bardzo różne. To mogą być niedopasowane charaktery. To może być jakaś obojętność emocjonalna. To może być swarliwość żony. To może być niechlujstwo osobiste męża. A gdy chcemy orzeczenia z winy jednego ze współmałżonków, to są bardziej poważne przyczyny, jak zdrada, jak alkohol, jak przemoc, prawda, jak nienawiść do rodziny współmałżonka i jeszcze wiele innych. Proszę Państwa, wśród tych załączników, o których mówiłem, to bezwzględnie musimy dołączyć odpisy aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia się dzieci, zaświadczenia o wysokości własnych i zarobków małżonka, obdukcje lekarskie, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaświadczenia z pobytu w izbie wytrzeźwień, zaświadczenia lekarskie o chorobie alkoholowej i inne dowody na poparcie naszych żądań. Jak już wskazałem, sąd w składzie dwóch ławników i jednego sędziego sprawy rozpatruje. Proszę Państwa, można się od wyroku odwołać do sądu apelacyjnego. Natomiast nie ma tu już kasacji. Sprawa kończy się na poziomie sądu apelacyjnego. Nowum jest w postępowaniu rozwodowym plan wychowawczy. Otóż od 2009 roku nowa instytucja, która daje szansę na to, by małżonkowie po rozwodzie i ich dzieci żyli nadal w zgodzie, mimo że małżeństwa już nie będzie. Jest to plan wychowawczy, to sposób sprawowania opieki nad dziećmi. Należy go osobiście bądź wspólnie z małżonkiem, jeżeli to się jeszcze daje wspólnie coś na tym etapie zrobić, należy go opracować i przedstawić sądowi. Jeżeli tego nie zrobimy, tego planu wychowawczego, to sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z małżonków. Dzieci będą w gestii, zarząd mówiąc, kierowane, będą w pełną władzę rodzicielską, będzie miał jeden z małżonków, u którego dzieci będą przybywać, a drugi będzie miał tą władzę rodzicielską ograniczoną. Dlaczego istotny jest ten plan właśnie wychowawczy dzieci, w którym powinniśmy napisać, gdzie dzieci będą przebywać, gdzie będą mieszkać. Jeżeli mają mieszkać nawzajem u jednego i drugiego rodziców, to również trzeba to napisać. Kiedy i w jaki sposób będą spotykać się z drugim małżonkiem, matką, prawda, kiedy z ojcem. Czy dziećmi mogą opiekować się osoby trzecie, na przykład dziadkowie. Czy dziećmi, gdzie i z kim dzieci będą spędzać wakacje, dni wolne od nauki. Czy rodzic może dzieci zabierać ze sobą, wyjeżdżając za granicę na urlopy. Jest to istotne, zwłaszcza w takich sytuacjach, w których rodzic jest cudzoziemcem. Często tak właśnie bywa i tu dochodzi do różnych sporów. W tym planie wychowawczym trzeba to napisać. Gdzie będą znajdowały się paszporty? U kogo? U którego z rodziców? Tak, gdzie będą spędzać konkretne święta? Kto będzie wybierał szkołę dla dzieci? Kto będzie chodził na wywiadówki, na uroczystości tychże dzieci? Kto będzie decydował o zabiegach medycznych? Kto będzie... Powinniśmy to napisać także o wysokości alimentów i o sposobie zapłaty za alimenty, o zakupie sprzętu, o kieszonkowym i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, mamy tu jeszcze wiele innych problemów, o których należałoby przy okazji tego tematu powiedzieć. Ale ponieważ kończy się czas, zatem do następnego spotkania, gdzie temat będzie kontynuowany. Dziękuję Państwu. Witam Państwa. Nasza telewizyjna Alma Mater wraca na ekrany
Telewizji Świnoujście. Rozpoczynamy cykl spotkań na temat prawa w tym nowym roku akademickim, bo tak to by można było również nazwać. Proszę Państwa, tematem, który chciałbym dzisiaj przedstawić, jest to temat, który coraz częściej występuje w naszym życiu osobistym, w życiu społecznym także, a mianowicie rozwody. Będę mówił dzisiaj o tym, jak się mądrze rozwieść. Chciałbym przypomnieć Państwu, że w Polsce co trzecie małżeństwo się rozpada. Kończy się to, te małżeństwa, ten rozpad małżeństwa kończy się właśnie postępowaniem rozwodowym. Ale również chciałbym zwrócić uwagę na pewne przeobrażenia, jakie następują w moralności, w zasadach postępowania ludzi. Otóż jest bardzo wiele małżeństw, które już dawno nie są małżeństwami, które straciły swoje atrybuty. Tkwią czy pozostają właśnie w tym układzie, który nie pozwala ich często nawet nazwać jako związki partnerskie. Małżonków nic już nie łączy, poza tym papierkiem, który kiedyś podpisali w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w Kościele. Czyli co trzecie małżeństwo się rozpada. Chciałbym również wskazać, że oprócz rozwodów małżeństwo ustaje, gdy nastąpiła śmierć jednego z małżonków, gdy sąd uznał, że małżonek zaginął i minął tu określony prawem czasokres tej nieobecności małżonka, oraz małżeństwo ustaje także wówczas, gdy zostanie unieważnione na skutek wystąpienia przeszkód do jego zawarcia, czyli brak wieku, choroba umysłowa, niedorozwój umysłowy, bigamia, zbyt bliskie pokrewieństwo bądź powinowactwo osób, które taki związek małżeński zawarły. Równocześnie czym innym jest uznanie małżeństwa za nieistniejące w świetle przepisów prawa kanonicznego. Tu zwracam uwagę Państwa na to, że uzyskanie uznania w sądzie diecezjalnym małżeństwa za nieistniejące, za niebyłe, że nie oznacza automatycznie rozwodu cywilnego. Czyli te dwie procedury, procedura postępowania w kościele i procedura postępowania przed sądem, są odrębnymi procedurami. Mimo że do zawarcia małżeństwa wystarczył ślub kościelny bądź ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego. Proszę Państwa, gdzie trzeba iść po ten rozwód? Otóż sądem właściwym jest sąd okręgowy dla małżonka, którego pozywamy, bo tu w tym postępowaniu przed sądem, podobnie jak i w innych postępowaniach spornych, występuje powód, to jest ten, który składa pozyw rozwodowy, i pozwany to jest osoba, przeciwko której ten pozyw rozwodowy jest złożony. W artykule 56, paragraf 1 kodeksu cywilnego czytamy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepraszam, czytamy, że jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, małżonek, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zastanówmy się wspólnie, proszę Państwa, nad tymi takimi mało ścisłymi określeniami zawartymi w tymże artykule. Co to znaczy pożycie małżeńskie? Co to znaczy rozkład pożycia małżeńskiego? Co to znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego? I co wreszcie oznacza zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Brak jest tutaj definicji ustawowej tych pojęć, czyli nie ma takiego słownikowego wyjaśnienia tych pojęć użytych przez ustawodawcę. Przyjmuje się w oparciu o orzecznictwo sądowe, że termin na przykład rozkład pożycia występuje wówczas, gdy zerwaniu uległy wszelkie łączące małżonków formy więzi. I do tych możemy tu sięgnąć do przysięgi, czy składanej przed urzędnikiem stanu cywilnego, czy też przed księdzem. Ta więź duchowa może się ta więź między małżonkami wyrażać się może w więzi duchowej, więzi fizycznej bądź w więzi gospodarczej. To są te trzy takie łączące małżonków powiązania, które
mogą występować również w innych związkach, na przykład w związku partnerskim, ale tam nie ma tej formalnej, tego formalnego związku, czyli nie ma umowy zawartej przed urzędnikiem stanu cywilnego bądź przed księdzem. Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wskazuje, że brak więzi duchowej i fizycznej, ale przy istnieniu więzi gospodarczej i tak może stanowić podstawę do rozwodu. Bowiem w naszej polskiej rzeczywistości małżonkowi, mimo że faktycznie nic ich już nie łączy, to jednak pozostają we wspólnym gospodarstwie, wspólnie łożą, prawda, na to mieszkanie, opłacają czynsz, opłacają energię elektryczną i tak dalej. Bywa często tak, że małżonek nie mieszka w tymże mieszkaniu z żoną, ma kochankę, mieszka u niej, ale jednak łoży pieniądze, czyli jest ta tu jakaś więź gospodarcza. Nie stanowi to przeszkody do tego, by sąd orzekł rozwód. Proszę Państwa, rozkład pożycia oznacza w przekonaniu powoda tego, który składa taki pozew, oznacza, że nie jest on czymś przejściowym, bo nie jest to jakaś choroba małżonka, nie jest to jego nieobecność, nie jest to nieułożenie przez pewien okres czasu na to wspólne mieszkanie, dlatego że jest się bezrobotnym. To nie są te powody. To musi być ten rozkład tego pożycia istniejący między małżonkami, oznacza, że powrót do małżeństwa jest w przekonaniu strony powodowej jest raczej niemożliwe. Nie ma tu jakiejś bezwzględnej go zachowania się powoda, bowiem życie jest złożone i często małżonkowie nawet po rozwodzie wracają do siebie i często zawierają ponownie związek małżeński. Podsumowując to, co powiedziałem do tej pory, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego w sferze duchowej, w sferze gospodarczej i w sferze fizycznej, czyli współżycia fizycznego małżonków. Musi nastąpić, musi on mieć charakter zupełny, te trzy sfery muszą wystąpić, czyli te trzy przesłanki pozytywne i musi mieć charakter trwały, czyli według informacji, według dowodów, powrót małżonków do współżycia jest niemożliwy. Ale nie mogą wystąpić również tu, by sąd mógł orzec rozwód, nie mogą wystąpić przesłanki te negatywne, to znaczy dobro dzieci, zasady współżycia społecznego i gdy pozew rozwodowy składany jest przez osobę wyłącznie winną temu rozkładowi, wówczas jest potrzebna zgoda drugiego małżonka bądź z uwagi na zasadę współżycia społecznego, czyli na przykład powiązanie małżonka już z inną osobą, dzieci, które może z tą inną osobą posiadać, sąd może, mimo że osoba była winna, małżonek był winien, rozkładowi może orzec taki rozwód. Proszę Państwa, powtarzam teraz, gdzie składamy taki rozwód. Otóż pozew rozwodowy. Pozew rozwodowy składamy w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli miejsca zamieszkania pozwanego nie mamy, nie potrafimy tego ustalić, w miejscu ostatniego wspólnego zamieszkania. W naszej sytuacji konkretnej składamy do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Pozew można złożyć osobiście, ale można go także wysłać drogą pocztową. Pozew składamy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. W dwóch egzemplarzach dlatego, że Sąd Okręgowy po otrzymaniu takiego pozwu wysyła jeden egzemplarz do osoby pozwanej, czyli do drugiego małżonka, dając jej szansę na ustosunkowanie się do sprawy rozwodowej. I tu możemy się spotkać, być często zaskoczeni decyzją tego drugiego małżonka, małżonka pozwanego. Jeżeli składamy pozew rozwodowy z wnioskiem, by sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, małżonek pozwany ma swobodę. Zgodzi się na taki pozew, bądź może wystąpić z kontrpozwem, czyli ustosunkowując się w tym przypadku do pozwu, bo to w tej formie można zrobić, żądając rozwodu z winy tego, który ten pozew rozwodowy złożył. I sąd okręgowy jest związany taką odpowiedzią. Wówczas jest rozpatrywana wina właśnie także tego, który pozew rozwodowy składa. Tu są pewne niebezpieczeństwa prawne, o czym będę jeszcze Państwu za chwilę mówił.
Równocześnie wnosimy opłatę sądową, która na dzień dzisiejszy wynosi 600 zł, bądź znaki sądowe. Naklejamy na tym naszym pozwie. Znaki sądowe można nabyć w sądzie naszym tutaj rejonowym na miejscu. Proszę Państwa, posiedzenia sądowe w sprawach rozwodowych, no rzadko się to zdarza, ale takie posiedzenia sądowe odbywają się przy drzwiach zamkniętych z uwagi na, powiedzmy sobie, pewne zagrożenia, które są możliwe, zagrożenia dla moralności, chyba że strony takiego postępowania, czyli małżonkowie, wyrażają zgody na publiczne prowadzenie takiego procesu. Chciałbym zwrócić tu również uwagę, że tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach proces rozwodowy może być wznowiony. Proces rozwód zapadł, uprawomacnia się, tak, ale wychodzą na jaw nowe okoliczności, że jedna ze stron posługiwała się fałszywymi dowodami, podrobionymi dokumentami. Mimo tego, proszę Państwa, tylko w takiej sytuacji możliwe jest wznowienie procesu rozwodowego. W żadnym przypadku wznowienie procesu rozwodowego nie jest możliwe, jeżeli jeden z małżonków zawarł ponownie już drugi związek małżeński. Na tym na dzisiaj bym skończył. Kontynuował ten temat będę podczas naszego następnego spotkania. Dziękuję Państwu.